Witam wszystkich bardzo serdecznie, Julia Przeździek, TV Reklama, wraz ze mną Amadeusz Ferrari. Witaj, Amadeusz. Hej, witam. Amadeusz już chyba jest troszkę wykończony tymi wywiadami, bo przyjechałeś, nie? Aż tak dużych nie zrobiłem jeszcze, nie. Ale jesteśmy świeżo co po walce Julki. Ja widziałam, jak miałam okazję zobaczyć, jak w szatni wspierasz Julkę. Powiedz mi, jakie to uczucie było dzisiaj towarzyszyć jej w tym wielkim dniu? No, ogólnie jakby opiszę troszeczkę Julkę swoimi słowami, to jest bardzo młodziutka, troszeczkę jeszcze niedojrzała 18-latka, tak? Która miała walczyć z dziewczyną Lorda Crushville'a, która była na tym samym poziomie. I gdy z dnia na dzień dowiedziała się, że walczy z kimś, kto tam ma około rok czasu doświadczenia, ona ma miesiąc czasu, to po prostu ona powiedziała, że ona nie chce z nią walczyć. I jestem wkurwiony, że do tej walki doszło. No i tak na to. No i tak się dobrze zaprezentowała, ale jestem wkurwiony, że w ogóle do tej walki doszło. Bo powinna dostać kogoś na swoim poziomie. Wczoraj na mediatreningu ta przeciwniczka w ogóle nie pokazała, że ma aż takie umiejętności, jakie przedstawiła dzisiaj, które, jak powiedziałeś wcześniej, nie są do nauczenia w tak krótkim czasie, tylko... Ale ona się sama w wywiadach przyznała, że tu pół roku boks, tu kilka miesięcy MMA, tutaj coś. No właśnie, no i to troszkę chyba, nie wiem, czy to była nieprzemyślana decyzja, czy Julka nie miała innej w ogóle opcji? Julka nie chciała, Julka się nie zgodziła na walkę z nią. Julka, praktycznie można powiedzieć, że została postawiona przed faktem dokonanym. Walczysz z nią i chuj. Okej, no to troszkę nie w porządku, ale ja też wiem, że tutaj wyniknęła w ogóle jakaś nieprzyjemna sytuacja, jeżeli chodzi o menadżera tej przeciwniczki. Ja powiem tak. Nie znam sytuacji, Julka co prawda mówiła mi, o co chodzi, ale no i ja tutaj ani nie będę robił samosądów. Jestem oczywiście po stronie Julki, uważam, że tego gościa nie powinno tutaj być. Tym bardziej, jeśli taki niemiły incydent wcześniej ich dotyczył i Julka na niego działa na jedyną osobę z całej hali, ona nie wiedziała, że on jest jej menadżerem. Nie wiem, czy on nie jest w ogóle jej menadżerem. No tak mi Julka powiedziała przed chwilą. A, możliwe, ale no nie wiem, czy tak jest. Możliwe, no tak jak mówię, nie wiem. Mówisz, że tylko on tak na nim działa, to znaczy, że... Ze wszystkich ludzi tutaj nigdy nie przeszkadza, ale jak ona go widzi, to po prostu, kurwa, nie może patrzeć, siedzieć, ona chce wychodzić z tej hali. I włodarze od wczoraj obiecują, że go tutaj nie będzie i od wczoraj to jest. No właśnie, albo i Julka, to... Ale nie jestem, w sumie nie chcę gwarantować, że obiecują, ale chyba byłem przy rozmowie, jak powiedzieli, że jej nie będzie. Nie wiem, czy to włodarze, czy jacyś organizatorzy. No tak, i czy przez to wyniknęła taka niemiła sytuacja, że Julia chwilę przed walką miała takie lekkie załamanie? I co, wtedy to się wściekła? Tak, za każdym razem go widzi, no jeśli ktoś by tam, no nie wiem, napadał, że tak to nazwę, na ciebie, a później byś widziała tego napastnika, jak obok ciebie chodzi, zresztą brzydko się dzisiaj zachował wobec Julki, dobrze, że... Znaczy, przy mnie nie sądzę, żeby tak zrobił, bo by od razu w zęby dostał, gadał jeszcze do niej jakieś głupie teksty, no i tak dalej, no... No cóż mogę poradzić? No moim zdaniem tego człowieka nie powinno tutaj być. Julka zdradziła mi, że chciałaby, by jej kolejną przeciwniczką była Fagata, ponieważ w miarę w podobnym czasie zakończyły walkę, mają też podobne doświadczenie i myśli, że to by była spoko walka. Co o tym myślisz? Ja jestem przekonany, że jeśli Julka dostałaby kilka miesięcy na wytrenowanie, to easy win. Ale teraz szczerze, bez tego, że ja jestem team Julka, po prostu i w 3 tygodnie sami widzieli wszyscy, jak obaliła. Co będzie po kilku miesiącach. A czy nie uważasz, że dzisiaj to się wydarzyło, to nie było dla Julki też dobre, żeby ją właśnie zmotywować i wzmocnić? Ponieważ no, jak z nim rozmawiałam, to ona już czuła się wygraną jednak po tej rozmowie. Ale jeszcze raz, ty mówisz, że rozmawiałeś z nią po walce, czy przed? Tak, teraz przed chwilą. To Julka już w ogóle, nie wiesz, nie miała w sobie tego, że ona z nią przegrała. Nie, kompletnie. Nie, Julka jest okej, tylko że po prostu Julka, jak widzi tego kolesia, to od razu zaczyna ryczeć, kurwa. No tak, ale jeżeli chodzi o samą walkę, myślisz, że to jej właśnie nie pomoże w tym, żeby ona szła dalej naprzód? Powiem ci tak, ja się najbardziej bałem tego, że jak Julka przegra, to się załamie psychicznie, nie? I dlatego ja nie chciałem, żeby tej walki doszło po prostu. Ale popatrz, jak ludzie wpływają na innych ludzi. Tak jak ty wpłynąłeś na Julkę w tym krótkim czasie, jak ona dobrze, się... Ale dlaczego nie dali... Wszystko było fajnie, jakby przegrała po uczciwej walce z kimś na równym poziomie, tak? To wiesz, to... No to są po prostu, to tak jak, Alan dzisiaj walczył z tymi dwoma. On kilka lat, oni nie wiem, ten jeden 3 miesiące. To jest podobna sytuacja, tylko że no mniejsza dysproporcja, ale podobna sytuacja, tak? Po prostu oni nie mieli z nim szans. I to samo tyczy się tej
tego, co się dzisiaj wydarzyło w oktagonie z Julką. Julka właśnie cały czas powtarza, że gdyby nie ty, to wiesz, to ona by nie miała sobie tej motywacji i tej chęci do działania i że ty jednak jesteś jej takim tym starszym bratem. Powiedz, jak ty się na to zapatrujesz, na waszą przyjaźń? Znaczy wiesz co, bo uważam, że najważniejsze jest postarać się zrozumieć drugą osobę. Ja sam przechodziłem w pewnym momencie swojego życia przez depresję, tak? Wyszedłem z niej. Wiem, że sport na pewno pomaga. A wszyscy wiedzą, wszyscy mają złote rady. No dobrze, ale ja też mogę komuś powiedzieć, nie pij, nie ćpaj kurwa, trenuj, jedz zdrowo. Wow, to każda grażynka może tak doradzić, ale jednak kogoś złapać za rękę i zaciągnąć na trening to już jest trudniej. Ja uważam, że treningi ją wyciągają z tych problemów. Ona mówi, że ma zastrzyk endorfin po treningach i że to jest jej, że to jest droga jak, podobna do Marty Linkiewicz, tak? Że kiedyś melanż, dzisiaj zdrowy tryb życia i myślę, że Julka nie dość, że ma talent do tego, to że jeśli będzie szła tą drogą, to spokojnie będzie odnosiła sukcesy. Czyli mówiąc to, co teraz powiedziałeś, chcesz powiedzieć, że troszkę widzisz siebie z przeszłości? Nie, ja byłem zupełnie inną osobą, ale też przechodziłem przez depresję po prostu i najbardziej się bałem, że jeśli ona przegra tą walkę, a szczerze wierzyłem głęboko, ale wiedziałem, że tamta jest dużo większą faworytką, nie? Bo wiedziałem, że nawet jeśli ona zrobi to już, co potrafi, to było obalenie, to że może zabraknąć kontroli czy czegoś takiego, nie? A ty wiedziałeś w ogóle, jakie ta dziewczyna ma umiejętności? Widziałeś je, czy tylko słyszałeś? Nie, ona sama się chwaliła w wywiadach. Dodatkowo. Słuchaj. Nikt jej nie zna, tak? Bo jest nieznana. I to nie jest jakiś hejt z jej strony, tylko po prostu. Julka miała dostać kogoś znanego i na swoim poziomie dostała kogoś nieznanego i wyszkolonego. No i ja się bałem, że Julka, która jest po załamaniu i wychodzi na prostą, dostanie kogoś, kto po prostu z którym przegra i się podłamie, tak? Bo to nie chodziło, że Julka koniecznie musiała dostać kogoś, kogo pobije, ale żeby był wyrównany poziom, tak? Ja wiem, że oni teraz powiedzą, ale ona trenowała kiedyś, ale to gówno prawda. Mało jest informacji o niej w sieci, więc ciężko jest to zweryfikować, ale nie dość, że sama się przyzna w wywiadach, ja swoje źródła również mam. Amadeusz, teraz przejdźmy może do twojej walki, która została ogłoszona chyba parę dni temu z Adrianem Polakiem. Jutro jest konferencja. Powiedz, jak twoje nastawienie? Dzisiaj masz w sobie wiele emocji ze względu na walkę Julki. Jutro ty wchodzisz na scenę. Dzisiaj, jeśli chodzi o emocje, to rozjebany byłem się przed walką. Ja to jak wychodzę, to pełen luz. Często zdarza mi się tak, że nawet się kurwa cieszę, że wchodzę, że jest, ale jest power, ale jest ogień, kurwa brakowało mi tej adrenaliny dawać mocniej, ale jeśli chodziło o Julkę czy o ciosa, to wiesz co jest najtrudniejsze było dla mnie, że cios jest typem, który ćwiczy kilka miesięcy versus ktoś, kto ćwiczy kilka lat, a Julka jest no mniejsza, miesiąc, a rok powiedzmy, to no to i tak jest 12 razy tyle, ale wiesz o co mi chodzi. No i to było dla mnie takie, że ja wiedziałem, że oni są spisani po części na straty, ale muszą wyjść i a może charakterem, może czymś takim wygrają. No i to jest ciężkie, bo po prostu zdarzyło mi się przegrać w oktagonie, a jak ktoś jest rzucony na pożarcie, to wiem, że emocje towarzyszące tej osobie są po prostu obrzydliwe. Wiesz, no to z doświadczeniem, z czasem, jak się już tych walk odbędzie, to wiadomo, że staje się jasne. Ale słuchaj, czyli jutro ty na konferencji nie będziesz się w ogóle stresował? Czy nie będę stresował na konferencji? To nie wiem, konferencje różnie. Raz mam dobry humor, raz... No zobaczymy, jak będzie jutro, nie? Nie wiem, jakim nastroju się obudzę. Słuchaj, to będzie pierwsza walka w Polsce, w świecie freak fightu, gdzie będzie bez limitu czasowego. Powiedz... To będzie najbrutalniejsza walka, jeśli chodzi o zasady w historii freak fightów, to z pewnością. No właśnie, i powiedz, jak ty się do niej przygotowujesz? No. Czy to wygląda zupełnie inaczej niż wiesz do tej pory? Bo trener Mirosław Ogniński już mi zdradził, że jak Amadeusz przychodził raz w tygodniu na trening, to teraz pojawia się 4 razy w tygodniu i to jak na Amadeusza to już jest 400% więcej. No tak, to prawda. No. Wiesz co, bo tam zobaczyłem w ekranie, myślałem, że walka jest Kasiusza, chciałem zobaczyć i się wyłączyłem na sekundę, że no po prostu trenuję do tej walki. I dla wielu to jest, bo jest dużo ludzi, którzy nie wiedzą, czy ja trenuję, czy nie trenuję. Jak ja mówię, że nie trenuję, to nie trenowałem, jak mówię, że trenuję, to znaczy, że trenuję. I niektórzy po prostu tego nie akceptują. A na pewno, kurwa, mówię na odwrót i śmieszą mnie zawsze te głosy internetów, ale zmierzam do tego, że no, do tej walki się przygotowuję. 3 dni przed Sylwestrem dowiedziałem się, że mam zdrowe ręce. Tyle, więc mam ile? Raz, dwa. No niecałe niby 3 miesiące na przygotowanie, ale już miałem wykupioną wycieczkę na wczasy, na 2 tygodnie. Tam nie trenowałem.
i tyle, ale na Polaka to spokojnie starczy, bo to jest około 100 dni, niecałe, powiedzmy 90, więc jak ja przetrenuję 90 dni, to nie ma chuja na mariole. Trener mówił, że wchodzisz, rozwalasz głowę Adrianowi i po robocie. Tak będzie? Nie, no ja myślę, że się niektórzy mogą zdziwić, nie? Ferrari w treningu, to ja sparuję z zawodowcami i to nie jest tak, że oni sobie mnie biją jak leszcza. Zależy z którym zawodowcem, wiadomo, z każdym jest inaczej, każdy jest na innym poziomie, ale naprawdę nie mają ze mną lekko zawodowcy, także myślę, że Polaczek dostanie ostro na pizdę. Powiedz, jak wyglądają wasze teraz wasze relacje, gdy walka już została przeklepana? Czy wy macie ze sobą jakiś kontakt, czy kompletnie nie? Myślę, że Polak jest fałszywym gnomem i że nasza relacja jutro eksploduje ponownie. Okay, czyli jutro będzie bomba, jeśli chodzi o konferencję? Raczej tak. A Mateusz lubi dymy, co? Kurwa, nie lubi ich na siłę, ale naturalne jak najbardziej. Ale to chyba nie będą dymy na siłę, tylko no jednak macie sobie coś... Nie wiem, no teraz ludzie lubią dymy na siłę, wiele widziałem dymów teraz na siłę ostatnimi czasy i co, i ludzie i tak klaskali, więc... Mówisz, że czekasz na walkę Kasiusza. Powiedz, co myślisz teraz o Mateuszu, który podjął się walki w boksie, trenując MMA? Rzymska klatka, meksykańskie rękawice. Co sądzę? A twoja walka z Adrianem na przykład nie będzie właśnie też w rzymskiej klatce? Zobaczymy, albo... zobaczymy. A, czyli ale coś może się szykuje, że coś innego? Może się zmieni, ale wydaje mi się, że będzie w normalnym oktagonie, bo wiadomo, że rzymska klatka budzi takie fajne emocje, fajnie brzmi, fajnie wygląda, ale szybko się skończy. A jak ludzie zapłacą za... Będą oczekiwać... Tak, jest. Oni chcą rzezi i na pewno większa rzeź będzie w normalnym oktagonie. No. Tam gdybyśmy bum, któryś by wylądował na ziemi. Znaczy ja wiem, który, no ale... Łokieć i koniec. Tak jest, łokieć pięta, nie ma klienta. No dobra, ale co z tą walką z Kasiuszem i Mateuszem? No, nie wiem, no z tego co widziałem tego Mateusza, to trochę jeszcze brakuje strajkerskich umiejętności. Jakiś cios tam ma, który może podłączyć, ale nie tak doświadczonego boksera, jakim jest Kasiusz. Chociaż tym razem uważam, że pierwszy raz zobaczymy Kasiusza bez przygotowań. Że niektóre to były takie zasłony, no ja nie, ja tu chleję, ja tu tego, ale na salę przychodził. A uważam, że tutaj pierwszy raz nie przychodził na salę. No tak, no bo w sumie także... on po walce z... i z... Ma, tutaj, o Boże... Się wtrącić się tylko, że tutaj też uważam, że nie tylko trzeba zerknąć na postawę Mateusza, ale też jak Mateusz wypadnie na tle faktycznie nieprzygotowanego Kasiusza, nie? Bo to może być inny Kasiu. No tak, tak. To może być naprawdę ciekawa bitka, tym bardziej, że Kasiusz po walce z Marcinem Wrzoskiem i Boxdelem, który miał dwie naraz, powiedział, że robi sobie długą przerwę, że nie chce walk, nie? A tu nagle mu ta walka wyskoczyła, no i no, dlatego... co prawda ludzie mówią mi tutaj, że no jeśli chodzi o Kasiusza i boks, to on nie musi być przygotowany. Ale ile w tym prawdy? Prawda, nie wiem, to... bo się nie znam. To prawda, ale zawsze może się trochę zmęczyć. No, kurczę, ja wiem, ja znam siebie przygotowanego i nieprzygotowanego. To jest dwie inne osoby i tak, myślę, że w przypadku Kasiusza też może tak być, nie? Powiedz jeszcze na koniec, czy będziesz zwiększał swoje treningi, jeśli chodzi o przygotowania na Adriana, czy zostajesz przy tych czterech? Czy zwiększasz swoje treningi z jednego treningu na 7 treningów albo 11 jednostek? Ja jeszcze mam, nie ograniczam się tylko do trenera Mirosława, ponieważ jeszcze współpracuję z trenerem Roszkiewiczem i z trenerem Jackiem Kucharczykiem. Trener Mirosław to jest podstawa, jakby główny trener, a tamci są uzupełniający, tu boks, tu zapasy. Okay. Bo na... Czyli to nie jest tak, że masz tylko 4 treningi w tygodniu, tylko 4 u trenera Mirka, a resztę u różnych trenerów. A nie, to jest ja dobre. Trenuję tak, że się słucham też samego siebie. Jak mam siłę iść na 2, to pójdę na 2, jak mam siłę iść na 1, to pójdę na 1. No i żeby tak zostało. A czasami jak jestem zajechany, to sobie odpuszczę dzień. No i żeby tak zostało, Amadeusz, życzę tobie tego, żeby twoja walka z Adrianem przyniosła wszystkim wiele emocji. No i widzimy się jutro, mam nadzieję, że będzie równie ciekawie na konferencji, jak to na konferencjach z Władcą Piekieł. Na pewno będą dymy, trzymajcie się.